Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelusa, to jest Fardest Frontier. Proszę Państwa, gra, którą mam już jakiś czas, bo mnie namawialiście usilnie do tego, żeby w nią zagrać. Natomiast tak odwlekałem. No i w końcu nastał ten dzień, gdzie zagramy sobie w tę grę. No ja tutaj będę potrzebował trochę czasu, żeby się zapoznać z tym tytułem i tak dalej. No ale stwórzmy sobie osadę, zobaczmy. Mamy, rozumiem, że poziomy, tak? Pionier, zasoby początkowe. To dużo ich będzie, jak rozumiem. Łowiectwo i dzika przyroda też sporo. Wrogie siły pewnie zmniejszone i opieka zdrowotna niepowodzenie. A, to kurde, to jak w Polsce normalnie na NFZ. A odkrywca, no to takie normalne z tego, co widzę, tak? No to weźmy sobie odkrywcę. Tutaj mogę nazwać wioskę. No to oczywiście nie może być, proszę Państwa, nic innego jak Pabellandia. Znaczy może być, ale... Ale po co? I tutaj mamy teren, idylliczna dolina. Mapa średnia, no może w ten sposób byśmy zagrali na średniej mapie. Tryb pacyfisty, proszę bardzo, czyli bez agresji, jak rozumiem, tak? W trybie pacyfisty są wyłączone grupy napastników atakujących armii i agresywnych zwierząt, takich jak wilki i niedźwiedzie. Nie, to trochę tam bym się chciał pobić. Startujemy, bez przedłużania. Life can be harsh everywhere, but in the old world, there was no hope of it ever improving. When our crops failed, the ruling class would still collect the same share, leaving our children to starve. And if we had any coin to our name, the taxman would appear, demanding it for the crown. Nobles hid behind the safety of their walls and did nothing when raiders pillaged the outskirts of the city. And so, some of us decided that it was time to leave, that we'd rather take our chances in the wilderness, seeking the promise of a new land, than starve to death in our homeland. The journey wasn't easy. We lost many along the way. This wild, unsettled land offers us the hope of a new start as the masters of our own destiny. No nieźle. Proszę Państwa, trzeba przyznać, muzyka jest fajna, już mi się podoba. No i dobra, zobaczymy, czy będzie nam grała, czyli tak, no my generalnie zarządzamy sobie, znaczy mamy do dyspozycji zapewne jakąś tam garstkę ludzi, bo uciekli, zabierali im praktycznie cały dobytek, to tak w wielkim skrócie, ci, co nie czytali napisów. Natomiast co, no teraz ci ludzie będą chcieli założyć osadę i jakoś tam polepszyć swój byt. No to zobaczymy, jak nam to pójdzie. No my oczywiście jako główno zarządzający będziemy musieli dołożyć wszelkich starań do tego, żeby tak się stało. No dobra, no widzę, że mi się już na wstępie przyblokowało tutaj na wczytywaniu. No nie wiadomo, o co chodzi. O, dobra, już. Okej, okay. I co my tutaj mamy? No mamy... zakończyliśmy rozpoznanie okolicy. Sprawdź tereny, które zbadali mieszkańcy i wybierz obiecujące miejsce pod budowę centrum miasta. Ważne jest, aby wybrać lokalizację w pobliżu zasobów potrzebnych do zbudowania rozwiniętej osady. Należy pamiętać o glinie, rudzie żelaza i potencjalnych źródłach żywności. No dobra, czyli tak, my tu... Aha, to jest to centrum miasta, tak? No dobra, jakaś woda czy coś, no tu jest łuk, tu mamy, o, warzywa, to pewnie do zbierania, to jest co? Ptasie gniazdo, ciekawe do czego? Do jajek pewnie. A, tutaj mamy granicę, to tu już nie możemy, a co, tu nie ma żadnych zasobów wody? Żadnych cieków wodnych nie ma? Kurde, o, tutaj coś jest, o, ja cię kręcę, ale to powiem wam szczerze, jeżeli to jest tylko
To jedno źródło wody to mamy przerąbane. Bez kitu. Ja cię kręcę. No, to sobie wybrałem. Nie no, trzeba by ogarnąć, bo co, bo to już jest koniec mapy, czy my dalej możemy jakoś eksplorować to? Bo przyznam szczerze, bo nie za ciekawie. Tym bardziej, że co my tutaj mamy? Głuk, tutaj to samo. Nie wiem, co z tego wyjdzie. To nie jest takie proste, jakby się wydawało, kurczę, żeby to wybrać. Wiecie co? Ja bym to wczytał na nowo. Ja bym to wczytał na nowo i zobaczymy, co z tego wyniknie. Może jakaś lepsza mapa będzie. No dobra, wygenerowała nam się nowa mapa i tutaj widzę, że o wiele lepiej to wygląda pod kątem wody. Więc ja będę chciał z tego skorzystać jak najbardziej i tu gdzieś się ulokować. Co my tutaj mamy? Namierzono jelenia elegancko, czyli coś z łowiectwa by było. Tutaj mamy co? Depozyt gliny. No tak, pisali, że trzeba zwrócić na to uwagę, ale jeszcze pisali o żelazie. I teraz skupisko ziół. Teraz gdzie takie żelazo by można było znaleźć? Podejrzewam, że gdzieś w górach. A tutaj jedną górę taką mamy. No i co? I to ruda żelaza. No właśnie. I tak by można było zagrać. Mniej więcej, ale tu za to kuźwa nie ma depozytu gliny. Ja pierdzielę. Jak jedno jest, to czego innego nie ma. Tutaj by był. No ale z drugiej strony to my chcemy jakby rozwijać tę osadę, rozbudowywać, więc wydaje mi się, że tu śmiało można byłoby postawić to centrum naszej osady. Czy na pewno chcesz umieścić centrum miasta w tej lokalizacji? No tak. Czemu nie? No i co to teraz będzie? Oprócz czarnego ekranu. Dobra, co my tutaj mamy? Można gdzieś tu czas... O, można czas zapauzować, to zapauzujmy. Żebyśmy się rozejrzeli po menu. No ja bym, żebym się rozejrzał. Tutaj mamy co? Mieszkańcy są chorzy. Aha, czyli tutaj... Czyli tutaj wszelkie sprawy medyczne. Tutaj mamy ilość populacji. Jak ta populacja tu się kształtuje? 9 osób dorosłych, 3 nastolatków. Ogółem 12 osób. Wykształcenie 8%, zdolność do pracy 12%. Aha, czyli dzieciaki, znaczy nastolatkowie też pracują. Podejrzewam, że później tu się też dzieci pojawią. To jest zadowolenie mieszkańca. No to elegancko. No i magazyn żywności. 9 sztuk, kuźwa, pociulu, naprawdę. Nie mam kłód, nie mam drewna... Aha, to drewno opałowe też będzie istotne. Drewniane deski, kamień, glina, cegła. Miesięczne sprawozdanie dotyczące złota. No dobrze, czy my tutaj będziemy mieli jakiś samouczek, czy też nie? Nie wiem, co by trzeba było zrobić. Wybierz, obróć kamerę, okej. Okay. Ci sobie tutaj budują to centrum miasta, jak rozumiem, tak? Na to wygląda. Czyli stawiamy za mało domów. A, niski poziom drewna opałowego, okej. Okay. W twojej osadzie nie ma wystarczającej liczby domów, zbuduj więcej domów, aby osadnicy nie umarli z powodu wystawienia na siły natury. Dobra, co tu jest? Menu budowania, okej? Okay. Zbieraj zasoby. O, no to już by można było, powiedzmy, pozbierać to stąd, załóżmy. Elegancko. Tu mamy wyczyść, zarządzaj murami, wyrównaj teren. O, ciekawa sprawa, czyli głaskanie trawy będzie. Droga polna. Drogi gruntowe pozwalają mieszkańcom podróżować szybciej. Koszt dotyczy drogi o długości 100 metrów. Koszty... Ale czym my płacimy? Czekajcie, bo tutaj niby jest, ale to 50. Co to może być? Nie wiem. W każdym razie no te domy trzeba wybudować. Tak czy inaczej. Menu budowania. Mieszkania. Okej. Okay. I tu mamy co? Centrum miasta. Aha, czyli generalnie muszą wybudować centrum miasta, to przyspieszmy może sobie. No i dobra, ci tutaj zbierają, ale... Aha, ja widzę, że oni zbierają, ale zaprzestali budowy.
Shit, kurde, to niedobrze. To tak nie miało być. A ktoś by chciał wybudować tutaj coś? Czekajcie, tych jakby zmusić. Budowa uruchomiona, z priorytetem może, o. To w ten sposób może byłoby lepiej. Dobra, tu cały czas noszą, patrzcie, a ziomki nie budują. O, teraz budują, dobra, elegancko. Bo... O, właśnie, i teraz zwolnimy ten czas. Pyk, pyk, pyk. O, nawet pół można, ale się bloką. No i dobra, i teraz... O, i teraz można wybudować domy. I to będzie nas kosztowało 10 kłód i 20 tego czegoś. Cokolwiek to jest. Dobra, jak to obrócić? Tabulatorem, tak? O, rzeczywiście. No i dobrze, to ja bym postawił może w taki oto sposób. Albo po drugiej stronie mamy miejsce. No, to obróć się, ziomuś, i tu się postawisz. To będzie jeden taki domek, drugi taki domek. A ich jest co? No, drewna opałowego cholera nie mam. Drewno opałowe, tylko teraz jak to stworzyć? Dobrze, to mieszkania... co my tutaj mamy? Cmentarz. Może niekoniecznie w tej chwili. Magazyn. Zagroda. Miejsce, w którym mieszkańcy mogą zbierać materiały budowlane, takie jak drewno, kamienie i deski. W zagrodzie, kuźwa? 10 drewna trzeba byłoby mieć. No dobra. Teraz tak. Produkcja żywności. No też dosyć istotna kwestia. Chatka myśliweczka, chatka zbieracza, o, to by się przydało. Chatka wędkarska, no to i mamy wodę, no to super. Pole uprawne, to też jak najbardziej. I wędzarnia, proszę bardzo. Później będziemy mieli jakiś wiatrak, no to mąkę pewnie będziemy tworzyć. Piekarnia, no tak, czyli standardowo. Dobra. Ale... Zasoby... Tutaj mamy co? Podstawowa studnia. O, no właśnie. Ale mnie chodzi o to... mury i drogi, dekoracje. Aj, kurczę. Gdzie tu wybudować, no nie wiem, jakąś taką chatkę, żeby można było to drewno opałowe zrobić? Czy to jakoś się robi inaczej? Po wyczerpaniu drewna opałowego budynki, których działalność zależy od tego materiału, przestaną funkcjonować, a mieszkańcy mogą zginąć z powodu wychłodzenia. Upewnij się, że w tartaku jest pracownik i dostarczasz tam kłody. Zbuduj dodatkowe tartaki, jeśli potrzebujesz więcej drewna opałowego, czyli nam jest potrzebny tartak. To jest drwal, ok, produkuje drewno opałowe do ogrzewania domu, czyli tak trochę kiepsko nam to tam podpowiadają, bo to drwal, a nie tartak. A może na odwrót, że to tartak, a nam kiepsko podpowiadają. No dobra, to tego drwala myślę, że chętnie postawię atrakcyjność, tak? A dla niego atrakcyjnie nie jest. Zero, a tutaj... Ale ta atrakcyjność dla drwala to chyba bardziej... Zasoby są ważne, nie? Tak by się wydawało. No dobra, no postawmy go gdzieś, załóżmy tutaj. Tylko tak, żeby... O, zrobić to może w ten sposób. W ten sposób możemy zrobić. Dobrze, to teraz tak, czego potrzebujemy? A, w tym budynku nie ma drewna na opał. No, no właśnie. A no właśnie, dobra, to priorytet jest... I teraz tak, zbieraj zasoby, ja bym chciał tylko drewno. To może stąd bym zebrał. I przyspieszmy sobie nieco. Dobra, i teraz pytanie brzmi, czy ja tam będę musiał przypisać kogoś. Dobra, drwal stoi. I teraz tak, magazyn jest pusty, towary do wyprodukowania w ciągu ostatniego roku, drewno opałowe. Stan zajęcia, okej, wędruje, nie może pracować. I on już się sam przydzielił.
Kapuję. Ale dlaczego nie może pracować? Wyłączony slot. No niedobrze, niedobrze. Czemu nie... Może dlatego, że... no nie wiem. Aha, czyli on produkuje generalnie drewno opałowe, ale niekoniecznie je zbiera, tak? Niekoniecznie jakby zbiera drewno. Czyli ten drwal to też te takie... Umówmy się, nie do końca dobrze to jest nazwane. Ale nie będziemy się czepiać. Co tu się dzieje? Jakiś ten wykrzyknik mi dali. Zawody. O! No dobra, zasoby, drwal. Mamy 1:1. Okej, okay, czyli sam się przydzielił. W porządku. Tylko żeby jeszcze... No właśnie, żeby jeszcze było z czego tworzyć to drewno opałowe, to byłoby fajnie. Żywność mi już leci, więc to też no, nie za dobrze. Dalej jest za mało domów, więc ja mogę tych domów postawić więcej. Pytanie... O, sprawdźmy taki dom. 4 osoby się w nim mieszczą. Więc mogę postawić jeszcze tutaj. Powiedzmy tu niech sobie. Aha, tutaj nie mogę, bo mi przeszkadza. Jakby te krzoki mi przeszkadzają. To by trzeba było to zebrać. Zbieraj za osoby. A nie, tutaj mamy głuk, tak? O, to fajnie można przybliżyć to. Zbieraj zasoby. Ale to nic, to czekajcie, to od drugiej strony postawimy. Nie będę się upierał przy tym akurat miejscu. A to jest co? To tymczasowe schronienie, okej. Okay. To jest schron. No dobra. Tak, tutaj go ulokujemy i myślę, że tutaj, tak żeby trochę miejsca z tej strony mieli, bo tutaj tak naćkane jest, ale muszę przyznać, że nawet całkiem nieźle to wygląda. Fajnie, podoba mi się. Podoba mi się i może nawet z tego zrobię screena, tylko... Rychnę fotkę. Dobrze, niski poziom drewna opałowego. Cały czas niski poziom, no ale już coś mamy, więc niech nie marudzą. Tu coś się jednak dzieje. Teraz ci tutaj muszą wybudować domy. 18 sztuk drewna. Chyba za daleko tego drwala ogarnę. Mieszkaniec jest nieszczęśliwy. Czekajcie, bo tutaj nastroje trzeba byłoby poczytać. Okej, okay. Dolegliwości brak, dieta 80%, ciepło 100, zadowolenie, buty, odzież, bla bla bla, piwa nie ma, no tak, schronienie 0%, ale to trzeba wybudować. No i zdrowie na 100. Mieszkaniec jest bezdomny, zbuduj dodatkowe schronienia, aby zapobiec śmierci z powodu wychłodzenia. No dobra, no to jedziemy. Niech budują. Dobra, tutaj już coś tam kombinują. Może by jakiś ten magazyn zrobić, czy co? Zobaczmy, magazyn. Zagroda. To gdzieś go tutaj ulokujemy. Załóżmy w tym oto miejscu. Czemu nie? Niech i tak będzie. Niech sobie tu stoi. Należy oczyścić ten obszar budowy, zanim będzie można rozpocząć pracę. No to niech czyszczą. W porządku. O, więcej osób chce dołączyć do twojej osady. Więcej osób czeka na wiadomość, aby dołączyć do twojej osady, zgromadź 4-miesięczny zapas żywności i wybuduj domy. 6. Okej. Okay. My mamy 4.
My mamy 4, więc no tak na razie to nie jesteśmy w stanie ich przyjąć. My mamy wózek, miejsce, w którym można przechowywać produkty wyprodukowane w osadzie. Do efektywnej pracy w tym budynku są potrzebne narzędzia. Narzędzi mamy 20. Brakuje czystej wody. A, czyli może niekoniecznie to źródło wody było potrzebne. No ale... O nie! Martwi mieszkańcy pozostawieni na gnicie przyciągną szkodniki i choroby. Wyznacz obszary, które będą używane jako cmentarze, aby chować zmarłych i zapewnić mieszkańcom wioski szczęście i zdrowie. O, ktoś nam zmarł, kurde, Felek. No to niedobrze, dobrze. To dobrze, niedobrze. To teraz tak. Udogodnienia i usługi. Cmentarz. To wyznaczmy, słuchajcie, ten cmentarz. Ten cmentarz można byłoby, powiedzmy, zrobić... No gdzie ja bym mógł to zrobić? Kurczę. Nie spodziewałem się tak szybkich zgonów. Powiedzmy, niech ten cmentarz będzie tutaj. Niech sobie będą. Niech sobie będzie tam. Jakąś drogę można byłoby zrobić. Zobaczmy, jak to by mniej więcej wyglądało. Tak by mniej więcej wyglądało. No można i tak. Czemu nie? Okej. Dobra, czyli oni tutaj coś sobie ogarniają. To jest ten ludek. Zawód robotnik nie żyje. Rany. Okej, odniósł jakieś rany, tak? Wiek 45 lat, edukacja, no nie wyedukowany. Ale co oni tam... Aha, bo tego cmentarza jeszcze nie zrobili. Ale to zaraz ogarną. Będzie można gostkę pochować. Leży sobie o tako. Że... Rodzina nie zadbała. Dobra, mamy tutaj to miejsce do składowania, okej. W porządku. Droga tutaj przebiega, jakieś... Aha, bo to te miejsca do budowy drogi, okej. To się musi budować, ktoś ją musi budować. No i teraz dalej to zobaczmy tę wodę, bo udogodnienie usługi to już było. Produkcja żywności, czy tu by była gdzieś... Matka wędkarska to nie to. Zasoby. O właśnie, podstawowa studnia. Gdzie ją mógłbym dać? Załóżmy, mógłbym ją dać w tym miejscu. Czemu nie? Chociaż nie, tutaj bym nie chciał. Ale tu już tak. Tu już można śmiało pyknąć. To ma jakiś obszar działania, jak rozumiem, tak? Czy nie? Premia do wody 68%. Był 71. I na to też trzeba zwracać uwagę. No ale dobra, no styknie im to. Jak na razie. Tego gamonia by trzeba było tutaj jakoś podłączyć. No ja go też tak wziąłem i... niefortunnie postawiłem. To zróbmy to może w ten oto sposób. Tutaj sobie postawimy drogę. O, tak ogarniemy. Poziom zapasów żywności jest niski. No, zdecydowanie, zgadzam się z tym. Zgadzam się z tym, niepokojące to jest i zaraz będziemy kombinować z tą żywnością. Gdzieś tutaj właśnie były... A kurde, były warzywa, pamiętam. Co to jest? O, i są warzywa. Dobra, zbieraj zasoby, krzaki, jagody... No ciekawa sprawa. Wody. Kurde, ale my to mamy zimę. Halo, halo, Mietku. Co to teraz? Czego? Magazyn tego budynku jest pełny. Znaczy i 15 się mieści, tak? Ale to mamy możliwość eksportowania tego? Drewno opałowe. 55. To 35. Towary wyprodukowane w ciągu ostatniego roku. Jasne. Czyli co teraz?
Oni będą po prostu sobie tak, o, siedzieć i nic nie robić, bo zima? No nie, no tak się nie godzi. Ja proponuję, żeby może puścić tutaj drogę. O. I tu byśmy mogli ogarnąć, załóżmy, jakieś pole. Produkcja żywności. Mamy pole uprawne. I co tu można byłoby hodować? Zaraz się przekonamy. A, glina, mieszanka gleby, glina, piasek. Płodność 72%, to źle nie jest. Słuchajcie, źle nie jest, ale tutaj byłoby chyba jeszcze lepiej, nie? A nie. Wręcz przeciwnie. No to dobrze, to zróbmy to może... Zróbmy to może... Ten oto sposób. 12 na 12. O. Tutaj mamy... Budowa została wstrzymana z powodu zimy. Okej. Jasne, ale teraz to już mamy... Wiosnę. No i mamy nowy rok. Rok drugi. Tutaj mamy cmentarz, ale czy jakiś nagrob... O, chyba jest. Cmentarz, jasne. 320 osób mogę tutaj pochować. Oby nie za szybko. Oby nie za szybko, bo kuźwa... Naprawdę. Tu oni co? Coś dziergają, tak? Coś tutaj nam dziergają. Cholera, nie ma w ogóle żywności. Kuźwa, to jest bardzo niedobre. Niedobra sytuacja. Trzeba byłoby chatkę zbieracza postawić też. Menu budowania. Chatka zbieracza. I ten zbieracz będzie nam tu zbierał w podanym jakby promieniu, tak? Okręgu takim. To proponuję, żeby go może tutaj jakoś umieścić. Mamy te warzywa, to... No to niech ma. O. I co tu się dzieje teraz? A, to cały czas jednak to czyszczą. Ja cię kręcę. Oj, coś mi się wydaje, że słuchajcie, tę rozgrywkę przerżę. Źle się chyba do tego zabrałem. Ale to nic, no to pierwsze takie, słuchajcie, zetknięcie z tą grą, to nie ma co wymagać cudów, tak, od razu. Ale myślę, że się rozkręcimy. Tutaj goście kamień ciupią, to niech ciupią. Tutaj mamy co? Co ty będziesz, synu, zbierał? Wodę potrzebujesz i wędzone mięso, tak? Czy jak? Drewno opałowe też. Czekajcie. On będzie zbierał warzywa i jagody. No i elegancko. Czyli to mamy... Zaraz, nie, więcej może zbierać, ale nie ma tego zasięgu. No i dobrze, ale mamy te warzywa. No to coś nas tam może podratuje. Jak rozumiem, no warzywa to też forma jedzenia, więc może. No dobra, ale słuchajcie. Pozwolę im tam trochę podziałać, może nie padną wszyscy, a nawet jeżeli, to najwyżej zacznę od nowa. Tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, zostawcie lajki, subki, co tam jeszcze chcecie, to zostawiajcie. Oczywiście sekcja komentarzy jak zawsze należy do was i miło mi będzie, jeżeli napiszecie w tej grze jakieś oczywiście porady, bo wy lubicie dawać rady. Trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.